Wszystko zaczęło się w pytaniu na śniadanie w poprzednią środę. W studiu pojawił się Bartek Topa, rodowity góral z Nowego Targu. Miał opowiedzieć o swoich doświadczeniach narciarskich i komentować wybór stroju odpowiedniego do zimowego szaleństwa na stoku. Zachowywał się dziwnie i wprawiał w osłupienie i pozostałych gości, i prowadzących. Ja... Wziął się pod boki? Jeżdżę na nartach. Tak. Ale... ze stoków jeżdżę. No dobrze, jeździsz ze stoków dobrze, ale w jakich strojach? Lubisz być po prostu... W kożuchu czy w Gore-Texie? Kożuch. Kożuch, bardzo mnie lubię na kożucha na mleku. A, no, kożucha na mleku nie lubisz? Dobrze. Potem w internecie można było zobaczyć film nakręcony podczas podróży Bartka metrem. Obydwa te incydenty spowodowały lawinę maili. Dziś możemy już wszystko wyjaśnić. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że coś się ze mną dzieje niedobrego. Otóż to było świadome moje działanie, związane właśnie z tym projektem, który miał na celu zwrócenie baczniejszej uwagi, generalnie uwagi na rzeczywistość ludzi dotkniętych autyzmem i dzieci dotkniętych autyzmem. Dla mnie to było zadanie aktorskie, a dla wielu ludzi to codzienność, z którą muszą się zmagać.